Rzeczpospolita cierpi. Ostatnie lata to upadek. Dwie wojny pustoszą kraj. Rokosz i bratobójcze walki dokańczają dzieła. Jeden król abdykuje, szargając prestiż korony, drugi, wybrany ku pokrzepieniu, okazuje się tchórzem i nieudacznikiem. Rzeczpospolita w ciągu ostatnich trzech dekad traci 257 tysięcy km kwadratowych ziemi, 1/4 terytorium. Kraj w ekspresowym tempie z grona najpotężniejszych w Europie schodzi na skraj upadku. Szok jest piorunujący. Ludzie mówią, że to kara boska, to sam Bóg chce ukarać Republikę za gnębienie chłopów, za pychę i gnuśność szlachty, za tolerowanie herezji, za wolną elekcję, by w końcu pokarać ją mieczem niewiernych. Na osłabioną Polskę napadają Osmanie. Pada kamieniec podolski, twierdza rubieży południowych. Król śle błagalne prośby do papieża, do cara i do cesarza, jednak pomocy brak. Rozpaczliwie godzi się na haniebne warunki, oddając prowincję i płacąc haracz. Królestwo staje się lennem tureckim. Czy te kary są wystarczające? Czy Polacy dojrzą grzech w swoich postępkach? W kraju wrze, zanosi się na wojnę domową, jednak zagrożenie przeważa, a stronnictwa godzą się. Sejm uchwala pieniądze na wojsko, odrzuca haniebny traktat i wysyła armię, by ukarać Osmana. Król wyrusza na wojnę, jednak zaczyna gnębić go choroba. Nie domaga, dlatego zdaje dowództwo Janowi Sobieskiemu i powraca do Lwowa, gdzie 10 listopada 1673 roku umiera. Nad ciepłym jeszcze ciałem króla ściany szepcą, że Bóg ulitował się nad krajem. Następuje siódme bezkrólewie i dokładnie w tym samym momencie, kiedy król wydaje ostatni oddech, 30-tysięczna armia odchodzi pod twierdzę chocimską. Sytuacja Polaków i Litwinów jest trudna, tylko zdecydowane kroki mogą przynieść efekt. Prawe skrzydło to Sobieski z potężną jazdą, Stefan Bidziński z jazdą lekką i pancernymi oraz pan Jabłonowski z 7 chorągwiami. W centrum znajduje się kilka dział i pieszych regimentów. Na lewym skrzydle ustawiają się wojska litewskie. Każde skrzydło ma dwa rzuty, piechotę i jazdę. Siły osmańskie stają podobnie. Oddziały polsko-litewskie wykonują rekonesans, pozorują atak i tracą trochę ludzi. Jednak przekonują się, że szturm jest możliwy. Straty nie są tak pokaźne, jak się spodziewano. W tym samym momencie do Sobieskiego dociera wiadomość. Wołosi chcą zdradzić. Sobieski daje znak. Brać. 5000 wojska przechodzi na stronę polską. Polacy zajmują szybko pozycję Wołochów i rozpoczynają bić artylerią. Kule przelatują nad głowami. I tak do nocy, bez większych efektów. Jednak jest już listopad. Mroźne wiatry północne pogarszają warunki. Przychodzi deszcz ze śniegiem. Turcy nie są przyzwyczajeni. Pogoda ich wyczerpuje. Sobieski postanawia to wykorzystać. Rozkazuje pozostać armii na pozycjach, przez co Osmanie muszą czuwać. Tak mija noc, a wróg się męczy. Wschodzący świt oświetla pozycję wroga. Okazuje się, że się przerzedziły. Niektórzy pomarzli, a inni poszli się ogrzać. Piorun Turkom, działa dają ognia. Rusza piechota, rusza dragonia. Koroniarze biorą wały. Na lewym skrzydle Litwini forsują. Jazda wdziera się do obozu. Turcy panikują. Hej, to szlachta, hajda. Pan Bidziński o skrzydła Turków. Turcy otrząsają się i kontratakują. Krwi, walka wrze. Pada Janisz Pasza. Janczarzy załamują się. Zaskoczenie. Jazda bośniacka wychodzi na tyły Sobieskiego. Odwód czterech chorągwi husarskich z boku kruszy kopię o bośniaku. Artyleria wali most na rzece. Turcy okrążeni masowo uciekają. Nastaje ostateczny pogrom. Jedni niedobitki, ścigane przez jazdę, kładą głowę pod oszczami tnących ich Wołochów. Chocim obok Zenty to największa klęska wojsk lądowych Turcji w historii. Padło około 20 tysięcy Osmanów, czyli 80% ich armii. Skala strat przewyższyła sławną bitwę wiedeńską. Wiktoria chocimska, traktowana przez szlachtę jako odwet za haniebny pokój buczacki, przynosząc uwielbienie, pozwoliła Sobieskiemu w następnym roku wygrać głosy rycerstwa i zasiąść na tronie Polski.
Dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii w 5 minut. Materiały, które wykorzystujemy przy tworzeniu naszego programu, to materiały autorskie oraz pochodzące z domeny publicznej. Scenariusze bazujemy na źródłach historycznych renomowanych historyków polskich oraz zagranicznych. Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście lepiej poznać, kontaktujcie się i podsyłajcie swoje pomysły, a my postaramy się je zrealizować.